Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. Kurde, zbliża się 600 odcinek. Będę musiał znowu szukać jakiejś dobrej powtórki. W tym odcinku artyleria, ale nie wyłączajcie się od razu. Wiem, że bitwy artylerią zazwyczaj są nudne. Tutaj od razu zaspoileruję. Będzie medal Kołobanowa, czyli gracz na artylerii amerykańskiej T-92 zostanie sam na 5 czołgów i zobaczycie, co się stanie. A tym graczem jest Dobrowianka, którego goszczę na TeamSpeaku. Cześć! Cześć, cześć! Dobrowianka, nick taki, nie wiem, z czym mi się kojarzy. Właśnie wytłumacz, co to za nick i dlaczego jesteś Dobrowianką w grze. Wiesz co, piję wodę Dobrowiankę, zobaczyłem akurat jak przy tworzeniu konta. Pomyślałem, będzie śmiesznie, wybrałem sobie taki nick akurat. Okej. Okay. Mi się tak spodobało. Gra artylerią to tak naprawdę, szczególnie taka artyleria jak T-92, która ma zasięg w zasadzie na całą mapę, to byle gdzie się ustawia, czy jednak na tej mapie, czyli to jest bagno, są lepsze i gorsze miejscówki? Wiesz co, teraz akurat przy tej bitwie eksperymentowałem. Pierwszy raz w tym miejscu stanąłem. No i od tej bitwy zawsze tutaj stawiam artą. Jakim specjalistą nie jestem, to wiesz, eksperymenty prawie przy każdej bitwie mam. No i splash, ponad 500 obrażeń. Ta artyleria amerykańska, to trzeba powiedzieć, ma najpotężniejsze działo w grze World of Tanks. 240-mm działo. Jeżeli chodzi o Conqueror, tam ma chyba kilka milimetrów mniej i obrażeń też ma mniej Conqueror. W zasadzie są tylko takie dwie artylerie, można powiedzieć, uważane za potężnodziałowe, czyli T-92 i Conqueror. Oczywiście Conqueror jest uważany za lepszy, bo wyciąga, ma lepszy łuk ten strzału, ale na randomkach dobrze sprawdza się T-92, bo ma zasięg na całe, na całą mapę. Zawsze prawie. Znaczy zawsze. Okej, okay, no to co, na razie wspomagasz tutaj, chociaż teraz widzę, że zerkasz na drugą stronę. Zobaczyłem, że już tam coraz słabiej jest. No i postanowiłem im tam pomóc. W ogóle mi się bardzo podoba wygląd artylerii T-92. Wygląda jak typowa artyleria. Mi się nie podoba Conqueror z tym małym działem, malutkim, króciutkim. Tutaj to działo jest potężne. Oczywiście przypominam, są różne artylerie dziesiątotierowe. Najmobilniejszy, czyli francuski. Później bardzo mobilny radziecki. Tylko one słabiej biją, ale częściej, znaczy francuska ma magazynek. No i taki wypośrodkowany GW, GWS-100, tak. No i Conqueror oraz T-92, czyli artylerie o najwyższych działach. Ale tak naprawdę to jest dziwne, bo jeżeli chodzi o celność, to celność artylerii amerykańskiej jest o wiele lepsza niż artylerii brytyjskiej, ale jednak to w praktyce nie wychodzi. Nie wiem, czy masz brytyjską artylerię. Wiesz co, grałem u kolegi nią i po pierwszej bitwie takie mieszane uczucie miałem po tym. Pierwsza bitwa była spoko, bo tam chyba tę dziesiątkę na strzała zdjąłem, ale następna bitwa to już tak nijako wyszło. Nie wiem, T-92 mi bardziej, najbardziej odpowiada z tych wszystkich art. Okej. No i zobaczymy. Może uda się bombardiera na dwóch ISAC-7, ale chyba to by było. Zobaczymy, bo już nie pamiętam dokładnie, jak to ci wyjdzie w tym strzale. O, tutaj niestety wyszły z zasięgu. Jest! Bombardier? No, udało się, tak, bombardier. 27, a szczerze mówiąc nie pamiętam, oglądałem już tą powtórkę, a nie pamiętam, żebyś zrobił bombardiera. No, mój pierwszy bombardier ogólnie.
No, jeżeli chodzi właśnie o splash na Goldzie 11,64 metra, no naprawdę tutaj nie wiem, czy ty miałeś jakąś misję. Aha, misję, ale to niższotierową artylerią. No i cóż, jeżeli chodzi o jeszcze tą artylerię, to jest artyleria chyba najmniej mobilna. Nie wiem, chyba nawet GWS-100 jest mobilniejsza. Tutaj jest 500-konny silnik, ale masa 58 ton. No, niby prędkość maksymalna 32 km na godzinę. O, ładny strzał. Już prawie 3000 obrażeń. Z tym, że no niestety. Już tutaj myślałem, że będzie po mnie. Eseta już jechała. Myślałem, że przyjedzie po mnie, ale coś się spóźniało. Tym Czyli. RHM-em bardzo dobrze grał. Bardzo mi się podobało. No, w zasadzie już tam sporo zrobił. 6 zniszczonych pojazdów. Już Zobaczymy. myślałem, że mu No, pomogę, niestety, ale arta go niestety. oderwała. No i sam na Niestety, pięciu. sam na pięciu teraz zostałeś. No i zobaczymy, czy da się coś takiego wyciągnąć. No i jest. Ten strzał był bardzo potrzebny. Udało ci się ten potężny splash złapać po prostu tą WZ-kę. No i teraz esetka i trzy artylerie. Tutaj w zasadzie, jak widać, Conqueror nie posiada przeciwpancernych pocisków, a T-92 posiada, jak widać. Ale ty nie używasz, ponieważ chyba lepiej te przeciwpancerne na artyleriach używać, gdy są te artylerie celniejsze. Tutaj ciężko po prostu trafić z tą penetracją w czołg. Ale jak już się trafi, no to by weszło. Ten splash jest ogromny. Trafisz metro od czołgu i za 900 jesteś w stanie mi zadać. No i teraz. Jak widać, szczęśliwie, Już szczęśliwie. myślałem, że po mnie będzie, jak nie wyświetlił, ale udało się. Bardzo dziwna sytuacja, bo przecież wiedzieli, gdzie byłeś. Powinny te artylerie wycelować i od razu cię tam pokarać. Ale w tej chwili już jakieś szanse chyba ci się. Znaczy, już mogłeś zastanawiać się nad zwycięstwem, nie? Już widziałem światło w tunelu. Serce zaczęło bić szybciej. Tak jest. Trzech polskich artylerzystów i ty również, tylko że na artylerii. W zasadzie, tak naprawdę to wystarczyłoby, żeby ten pluton artylerii w jakiś byle jaki sposób razem do ciebie podjechali. I Właśnie, oni powinno zagrali być osobno chyba, z tego powinno co być po pamiętam. tobie, ponieważ czas przeładowania tutaj jest chyba, nie wiem, 43. 43 sekundy, bo masz Coca-Colę. Więc no to jest bardzo dużo i spokojnie, jeżeli by jechali koło siebie. A jadą, ale to. Aha, ktoś inny. No zobaczymy. Myk. Ja No teraz i. za kamień chciałem się schować, żeby zniknąć. Aha. No ale tamta artyleria coś chyba nie ruszyła na ciebie. No, celowała chyba. Nie widziałem ciągle, gdzie jest ta druga. No i co teraz próbowałeś? Aha, krzaczorek. Tak, do krzaka się schować, siatkę i czekać na niego. Jeżeli chodzi o moduły, no to wiadomo, szybkość celowania. Wentylacja. Wentylacji właśnie nie ma w tym Nie? czołgu.
Nie ma. Aha, no fakt, Jest bo ona. otwarty. Tak jest, tak jest. Czyli dosyłacz i siatka. Tak, dosyła się siatka. No, niestety No celownik i się musiałem się rozwalił. poruszyć i nie wykrył. No i tu już powinno być po tobie w zasadzie. No już właśnie też myślałem po tym strzale. Nie trafiło. No i cóż, został jeszcze jeden artylerzysta. Sepcio, zobaczymy. No cóż, te trzy kropki jego na czacie świadczą, że chyba wiesz, że już masz chyba więcej szans. Chociaż ty jesteś na hita i on jest na hita, więc. Dokładnie. No zobaczymy. Teraz wracasz na swoje stare miejsce. Aha. Wrogowie mówią, że C3. Zobaczymy. Czyli. Coś mi się nie wydawało, że on tutaj był, bo on gdzieś D6 jest tam tych okolic we mnie strzelał. A S51 nie jest taki szybki chyba. Żeby tak szybko się przemieszczać. Nigdy nie można uwierzyć właśnie w takie podpowiedzi wrogów. Ale zobaczymy, może akurat ten light był zdenerwowany sytuacją. Ja nie wiem, czy na miejscu Sepcia nie poczekał ja bym na ciebie. No i No i cóż, nie trafił. nie trafił, więc teraz to tylko trzeba dobrze przymierzyć. S51 wolno przeładowuje. No i. O, robił tu jeszcze jakieś próby ominięcia, ale się nie udało. Jest medal Kołbanowa, jest to bardzo rzadki medal na artylerii, plus również rzadki medal Bombardier. Oczywiście, jeżeli chodzi o obrażenia, 5000 to nie jest jakiś niesamowity wynik na artylerii dziesiątotierowej, ale tutaj głównie ten medal Kołbanowa. Pierwsze kołobano w ogóle. Tak jest. No oczywiście zarobek kiepski, bo miałeś na goldzie, ale minus 26 tysięcy za taką bitwę myślę, że opłacało się wydać. Dokładnie. I jak widać, Borsuczek też ładnie zagrał, nawet exp miał lepszy, 6 zniszczonych pojazdów, T7, czyli w zasadzie w dwójkę tutaj, no i jeszcze T57 Heavy coś tam postukał, czyli tak wyglądała ta bitwa, tak się robi kołbanowy na arcie, która strzela bardzo wolno, jest mułowata, też się da zrobić kołbanowa. To wszystko. Może chciałbyś jeszcze na koniec coś powiedzieć albo kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić Maślany, Pitera, no i kolegów z klanu. Dzięki, trzymajcie się i z klanu PSQDX. Trzymajcie się i do zobaczenia.